Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie ze zakupami, ale mam teraz do zrobienia 4 albumy, 2 dziecięce i 2 komunijne, więc musiałam troszkę dokupić papierów i kilka rzeczy tak przy okazji. Zacznijmy od sklepiku na strychu, zacznijmy od tego przy okazji. Oj, rozsypała mi się. Kupiłam sobie żółte cekiny i czarne cekiny. Fajne połączenie. Żółte do prac jeszcze wielkanocnych. Brakowało mi na naszej kera, a czarne po prostu lubię. Czarny kolor lubię łączyć gdzieś te czarne z innymi kolorami, nawet z tym takim, no, tymi takimi przezroczystymi. Fajnie to będzie wyglądało. To tak przy okazji. To kosztowało 84 grosze taki woreczek, który ma 15 gram. Kupiłam sobie gesso. Kupiłam sobie gesso czarne i gesso przezroczyste. Mam gesso białe, ale czasem właśnie to białe zamalowuje mi jakiś wzór, więc potrzebowałam tego gesso clear, a gesso czarne kupiłam po to, bo mam te Nuvo, które Wam pokazywałam w ostatnim filmie i chciałam zrobić coś takiego, żeby pokolorować te. Jejku, ciężko mi się dzisiaj skupić. Te elementy z masy papierowej pomalować czarnym gesso i na to ten na przykład różowy czy miętowy Nuvo. I myślę, że to będzie fajnie wyglądało, także te dwie rzeczy. Kupiłam sobie sporo tekturek z EgoCraft. To jest te komunijne. Uwielbiam, napełnij mnie. Uwielbiam Cię, Pani, tak napełnij mnie miłością. Bądź moim światłem. Album. Żyj we mnie, błogosławieństwo. Także to by było to. Cóż ja jeszcze sobie kupiłam? Kupiłam sobie KS też z EgoCraftu i takie winogronka z EgoCraftu i jeszcze tylko nie wiem, gdzie włożyłam. Jeszcze jedne tekturki były. A nie, to jest to. Hostia z ornamentem. I ornamenty, czyli tak, to jest na strychu, a inne tekturki z innym sklepie, przepraszam. Pomylało mi się. Dobra, i papiery. Zacznijmy od albumu dziecięcego. Postanowiłam zrobić takie, widzicie, o, taki szabi właśnie, szabi dziecięce. I tutaj znalazłam sobie szabi baby z Craft and You. I jeszcze w Le Mancrafcie kupiłam z fabryki dekoru taki, który podobny bardzo, będą się uzupełniały i myślę, że fajny album z tego wyjdzie. Już Wam pokazuję. To są dwustronne arkusze, dwie kartki, 12 na 12 cali, 12 wzorów i 6 podwójnych kartek. Dobra, pierwsza strona, nie wiem, czy widzieliście kiedyś tą kolekcję, no ale przelecimy sobie tak szybko. I druga strona, i to jest to samo. Tutaj mamy bobaska, z drugiej strony też i tutaj mamy małe bobaski w gwiazdeczkach. Fajny, bardzo ładny ten papier. Jeszcze go nigdy nie miałam. Ten chłopczyk fajny z tym berecikiem. I druga strona. Też malutkie bobaski. Bardzo fajne. Tutaj mamy mamusię z dzieciątkiem. Bardzo ładny ten papier jest. I tutaj niebieskie. Bardzo wyjdzie fajny album niemowlęce właśnie w stylu shabby. Tutaj buteleczka, jakieś zabaweczki, agrafka, fajna ubranka na agrafce wiszą. I znowu gwiazdeczki, tylko w innych kolorach. Bo tutaj były bardziej niebieskie, a tu są bardziej beżowe. To samo. O, tutaj fajne. O, jak piję mleczko. Śliczne. To ma jakąś zabaweczkę. Bardzo, bardzo ładna kolekcja. I tutaj wziąłam sobie dodatkowy element do wycinania z tej kolekcji Shabby Baby. No, takie dzieciaczki. Elementy do wycięcia. Tak, wziąłam sobie kolekcję z piątku 13 Cute and CEO.
Tylko to są dodatkowe arkusze papieru. To nie będę Wam ich pokazywała, bo one są tutaj w kolekcji. Sobie wzięłam kilka dodatkowych kartek. Tą kolekcję już Wam pokazywało mnóstwo osób, więc ja może tylko przelecę tak szybciutko. Z tej strony grochy. Śliczna jest ta kolekcja. To będzie drugi album, to już dla starszego dziecka, dla dziewczynki. I też wzięłam w Lemoncrafcie inną, nie w Lemoncrafcie, no nieważne, wzięłam inną kolekcję z piątku 13, która też pięknie uzupełni tą kolekcję. Także myślę, że coś wykombinuję i niedługo spodziewajcie się, fajny sensownik. Spodziewajcie się albumów, no kilku albumów na moim kanale i tutaj elementy do wycięcia. Dobrze, i to by były zakupy ze sklepu na strychu. Także tu mamy stryszek. Na strychu nie znalazłam wszystkiego, co potrzebowałam, więc w scrapbooking shopie zamówiłam sobie, bo to tak... Czekajcie. Bo to tak nie wszędzie jest to, czego byśmy potrzebowali. W scrapbooking shopie zamówiłam sobie przede wszystkim magnesy. W Retrocrafcie była jakaś przerwa w dostawie, ale w scrapbooking shopie znalazłam, także super od razu je przyczepię na miejsce. I teraz tak, tu zaszła lekka pomyłka, bo ja zamówiłam dwie takie naklejki i jeden taki zestaw kart. A dostałam na odwrót, dostałam dwa zestawy kart i jedne naklejki. No ale to nic, w zasadzie nie jest to jakieś... Naklejki są fajne, jeszcze zamówiłam te okrągłe. Szkoda, że nie przyszły, no ale... Ale dobra, już nie będę 6 zł robiła zamieszania. O te karty. Karty też są fajne, karty się przydadzą do tego albumu, one są już gotowe. I to jest tak, z tej strony każda wygląda tak samo, ma miejsce na zapiski, a z drugiej strony wygląda też tak samo, ma tutaj torcik. Także to się przyda, a te znowu niebieskie też mają z tej strony miejsce na zapiski, a z tej tego misiaczka. To jest chyba miś. Nie wiem, co to jest, nieważne. Także to były malutkie zakupy w scrapbooking shopie, bo no bo mówię, potrzebowałam magnesów i przy okazji wzięłam te elementy do wycinania. Teraz Lemoncraft. I powiem Wam, że Lemoncraft ma piękne pudełko. Zobaczcie, nie wiem czy... O! Lemoncraft, bo w każdym człowieku drzemie artysta. Bardzo fajne. Bardzo fajne pudełko. I tutaj tak, tutaj jest bałagan. Dostałam w gratisie 3 krówki, cuksy pełne weny. Bardzo były dobre, już zjadłam. Już zjadłam, już pochłonęłam. Jeszcze papierki, przepraszam Was za papierki, wstyd. Dobra, i tutaj troszkę pozamawiałam, także może odłożę to na bok. No i wraz ten wstyd poszedł na wizję. Dobra, zacznijmy od tekturek. To chyba wszystkie tekturki, które zamówiłam. No i to pod tym kątem właśnie It's a Girl. Tutaj mamy zabaweczki, grzechoteczki. Może to otwórzmy, jeszcze nie otwierałam. Bardzo fajne. O, ubranka, grzechoteczki, klocki, buteleczka, miś i kaczuszka. No powiem Wam, że super. Fajny, udany zakup. Odłożymy tutaj ten bałagan. Wózeczek, vintage wózeczek. I teraz tak, podwójnie. Dwa takie kielichy. Bardzo ładne po prostu. Już te kulturki są coraz bardziej szczegółowe. Bardzo mi się to podoba. Tak samo jak ten wózeczek też jest coraz bardziej szczegółowy. Bardzo, bardzo ładny. Takie ornamenty. Już ich nie będę wyjmowała. To są dwa w opakowaniu. Wzięłam 4. Wzięłam kielichy, bo może jeszcze jakieś... Przy okazji albumy to jedno, a drugie, że może coś, jeszcze jakaś karteczka czy coś. I tutaj wziąłem też do albumu. Zobaczymy, może na pierwszą stronę. Co ja jeszcze wziąłem? Wziąłem sobie taśmę dwustronnie klejącą 12 mm.
Dużo jest tej taśmy, powiem Wam, że plus. Nie kupowałam nigdy w tych sklepach. Zawsze kupowałam w jakichś budowniczych sklepach albo gdzieś, gdzie trafiłam. A tu jest naprawdę dużo tej taśmy. Kupiłam sobie maskę z fabryki dekoru. Taką imitującą drewno. Lubię bardzo, mam ten stempel imitujący drewno i teraz maska. Naprawdę lubię ten motyw. Kupiłam sobie półperełki, bo już mi się takie skończyły. Po prostu innych mam całe mnóstwo, a te już się skończyły. Tych idzie po prostu najwięcej. I kupiłam sobie takie elementy do robienia kartek, ale jestem troszkę zawiedziona, bo myślałam, że to będą te takie wypychane, jak były kiedyś w Akszynie, a one są do wycięcia. Fajne też są papiery, bo one fajnie na kartkach będą wyglądały. No i tutaj są do powycinania. Papiery są fajne, to mi się bardzo podoba. No i trzeba niestety sobie samemu powycinać. Fajne, ale myślałam, że są tu elementy do wypchnięcia. No i cel i papiery. Papiery, tak, fabryka dekoru. Shabby Baby. Tak samo się nazywa jak tam. I te sobie wzięłam dwie. Były za 14 zł. I tutaj mamy tak, 10 wzorów, tak, 2, 4, 6, 8, 10, co już ja tyle liczę, dobra, nie będę się tym komentowała. Otwieramy. Jak wiemy, fabryka dekoru jest, naprawdę ma piękne papiery. Odłożę te na bok. Fabrykę dekoru też. No i mamy oczywiście paseczki. Tutaj mamy paseczki po angielsku, a tutaj po rosyjsku. I tu tak samo po rosyjsku i po angielsku. Także wiadomo, że wykorzystamy te po angielsku. Też te po rosyjsku, z niektóre z drugiej strony, na przykład ten ma z tej strony takiego, bobaska z tej takiego. Ale też jest to bardzo ładna kolekcja. Bardzo mi się podoba i mówię, to będzie takie piękne uzupełnienie tamtej. Tutaj mamy pierwszą stronę. I jak widzicie, o przepraszam, tak chyba widzicie. I tutaj wiecie, jak to w kolekcjach Lemon Craft idzie tak i tak. To jest druga strona tej pierwszej. Czyli tutaj mamy na niebieskim tle małego bobaska. A tutaj takie koroneczki. Bardzo ładna kolekcja. Bardzo mi się podoba. Tutaj mamy wózeczek. Też taki vintage, fajny, taki szabi. I tutaj buteleczki. Buteleczki, grzechoteczki. Bardzo fajne. Tutaj mamy paseczki. Tutaj mamy taki wzorek, gdzie niegdzie napisy. Tutaj mamy bobaska. Też fajnie, fajnie, ładnie ubrany misiaczek. Króliczek, konik. I tutaj mamy maskoteczki. Maskoteczki i grzechotki. No i tutaj znowu mamy dzieciąteczko. Kołyseczka i ten papier piękny w różyczki. I to jest kolekcja z fabryki dekoru. Baby Shabby. I teraz tak. Marzenia Alicji ze Studia 75. Kiedyś miałam 15x15. Bardzo mi się ten papier podoba. Wzięłam go z myślą o projektach komunijnych. Na pewno go nieraz widzieliście. Ja bardzo Was jeszcze paski. Ja bardzo, ale to bardzo lubię kolekcje ze Studia 75. Naprawdę są śliczne. Są śliczne, mają mnóstwo dodatków, bo mają paski do wycięcia. Kwiatuchy z jednej, z drugiej paseczki. I jeszcze tutaj ten napis też jest papierem po drugiej stronie. Także wszystko na maksa wykorzystane. Bardzo lubię te papiery. Piękne są. Piękne są i takie właśnie będą dziewczęce, zwłaszcza te różowe strony. O, do komunijnego albumu. No, dla mnie bomba. Mamy tagi, mówię, jest dużo elementów do wycinania. Też tagi, zegarki. Wszystko w kolekcji. I ten mi się bardzo podoba. Tutaj kropeczki. Na ścianie. No piękna, ta kolekcja jest piękna.
taka uniwersalna i wydaje mi się ponadczasowa. Naprawdę, naprawdę długo, długo, długo będzie taka na czasie, że tak powiem. Śliczna jest, naprawdę jest śliczna. Szkoda, że nie ma kolekcji 20x20, jednak w Polsce brakuje tych kolekcji 20x20. Powinno ich być więcej i tutaj apeluję do twórców papierów, żeby zaczęli tworzyć kolekcję 20x20. Jest idealna do albumów, no właśnie 20x20. Jeszcze kolejny papier z myślą o komunii. Też Trap and Deal. Kolekcja Wild Day. Też jest bardzo ładna. I bardzo pasuje na komunię. Na pierwszą komunię świętą. Dwustronne, też dwa papiery takie same. One generalnie bardzo strony są do siebie podobne. Niewiele się różnią od siebie. Tutaj mamy trójkąciki. O, widzicie? Już. Nie różnią się aż tak bardzo. Ale będzie się przyjemnie tworzyło album. Fajnie, że tutaj mają paseczek w innym kolorze. Że to jak się odetnie, to się nie wyrzuca, tylko ten paseczek można gdzieś zawsze skomponować. Naprawdę bardzo mi się podoba ta kolekcja. Czy na albumy ślubne, czy komunijne dla dziewczyn. Jest śliczna o serduszka. Także na ślubne albumy też bardzo się nadaje. Dobrze, to jest kolejna kolekcja właśnie na album komunijny. I została mi ostatnia kolekcja z piątku 13. Celebration. I to jest jako uzupełnienie tamtej kolekcji też z piątku 13. Ze zwierzątkami, ta jest z torcikami i z kwiatkami. Myślę, że one się ładnie razem uzupełnią, bo kolory mają podobne. Kolorystyka jest podobna i tematyka też jest podobna. Jeśli chodzi o album dla dziewczynki urodzinowe. Tu mamy napisy. Piękny miętowy kolor. I te torciki mnie. I też po dwie kartki mamy. Baloniki. Idealny jest ten papier. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i miętowy kolor. Po prostu kocham. Kocham miętę, róż. No po prostu lubię. Lubię takie kolory. I wiem, że się powtarzam ze słowem po prostu, ale śliczne są. Oglądam je któryś raz i za każdym razem mnie zachwycają. Naprawdę dziewczyny, piękne rzeczy tworzycie. Piękne. Ten jakiś śliczny. One mogą być trudne w wykorzystaniu, ale jako jakaś kieszonka. Spokojniej tutaj. No, coś będziemy myśleć. Już patrzę, już kilka pomysłów mam. I tutaj mamy dwie strony takich tagów, tak jakby. Bo z tej strony mamy tła, a z tej strony mamy coś takiego. Śliczne. Bardzo ładna kolekcja. No i dobrze, i jeszcze malutkie zakupy ze sklepiku na strychu. W sklepiku na strychu najbardziej zależało mi na... Nie na strychu, przepraszam, bo w magicznej kartce. W magicznej kartce najbardziej zależało mi na tych papierach w stronę tęczy. Piękna jest do listków. Wziąłem sobie kilka kartek i patrzcie, w stronę tęczy 2. Pokażę Wam różnicę między papierami. Ten jest taki jaśniutki, zieloniutki, a ten jest taki bardziej pastelowy. No, kamera przekłamuje, mamy wieczór. Także to zakupiłam sobie w magicznej kartce. Wzięłam sobie też kulki styropianowe, które będą mi potrzebne do jednego z projektów. Ale chciałam Wam najbardziej się pochwalić gratisem, które otrzymałam. Bo zamówiłam w zasadzie kilka kartek i kulki styropianowe. Dostałam 3 piękne kartki, za które bardzo dziękuję. Gratis. I tu mamy kwitnące poranki. Piękne, świąteczne, wielkanocne wzory. Śliczne. Po prostu ten króliczek. Piękne. I tutaj kolejna. Spięte spinaczem, jako gratis, zszywaczem, przepraszam.
kwitnące poranki, śliczne. W ogóle magiczna kartka też ma piękne, piękne papiery. Takie bardziej błyszczące, ale śliczne. I elementy do wycięcia. Takie wesenne. Także dziękuję za gratis. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów, w którym mam nadzieję pokażę Wam już kilka albumów, które zrobiłam. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!